Księga Ezdrasza, Rozdział pierwszy. A w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, aby się spełniło słowo Jechowe z ust Jeremiasza, Jechowa pobudził ducha Cyrusa, króla Persji, by po całym swym państwie kazał ogłosić i to również na piśmie, co następuje. Oto co powiedział Cyrus, król Persji. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Jechowa, Bóg niebios, i to on mi polecił, abym mu zbudował dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. Ktokolwiek z całego jego ludu jest wśród was, niech jego Bóg będzie z nim. Niech więc wyrusza do Jerozolimy, która jest w Judzie, i odbudowuje dom Jechowy, Boga Izraela on jest prawdziwym Bogiem dom, który był w Jerozolimie. I każdego, kto pozostał, z wszelkich miejscowości, gdzie przebywa jako przybysz, Niech ludzie z jego miejscowości wesprą srebrem i złotem, imieniem i zwierzętami domowymi, a także dobrowolnym darem ofiarnym dla domu prawdziwego Boga, który był w Jerozolimie. Wtedy mężowie będący głowami domów patriarchalnych z Judy i Beniamina oraz kapłani i Lewici, każdy którego ducha pobudził prawdziwy Bóg, powstali, aby pójść i odbudować dom Jehowy, który był w Jerozolimie. Wszyscy zaś wokół nich wspomogli ich ręce przedmiotami ze srebra, złotem, mieniem i zwierzętami domowymi oraz wybornymi rzeczami oprócz tego wszystkiego, co ofiarowano dobrowolnie. Również sam król Cyrus wydał sprzęty domu Jechowy, które Nebukadnetcar niegdyś zabrał z Jerozolimy i potem umieścił w domu swego boga. I Cyrus król Persji zaczął je powierzać skarbnikowi Mitredatowi i wyliczać je szbadzarowi, naczelnikowi Judy. A oto ich liczby. 30 złotych naczyń w kształcie koszyka, 1000 srebrnych naczyń w kształcie koszyka, 29 naczyń zapasowych, 30 czarek ze złota, 410 drugorzędnych czarek ze srebra, tysiąc innych przedmiotów. Wszystkich przedmiotów złotych i srebrnych było 5400. Wszystko to zabrał Szerzbaccar, gdy wyprowadzał wygnańców z Babilonu do Jerozolimy. Rozdział drugi A oto synowie z tej prowincji, którzy wyszli z niewoli, w jakiej byli wygnańcy uprowadzeni do Babilonu przez Nebukadnezzara, króla Babilonu, i którzy później powrócili do Jerozolimy i Judy, każdy do swojego miasta. Ci, którzy przyszli z Zerubbabelem, Jeszułą, Nehemjaszem, Syrajaszem, Reelajaszem, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rehumem Baaną. Oto liczba mężczyzn ludu izraelskiego: synów Parosza 2172, synów Szefatjasza 372, synów Aracha 775, synów Pachat Moaba z synów Jeszui i Joaba 2812, synów Elama 1254.

Lewici, synów Jeszui i Kadmiela, synów Chodawiasza, 74, śpiewacy, synów Asafa, 128, synowie odźwiernych, synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Hatity, synów Szobaja, wszystkich razem 139, Netynejczycy, Synowie Cychy, synowie Hasufy, synowie Tabbaota, synowie kerosa, synowie Syjachy, synowie Padona, synowie Lebany, synowie Hagaby, synowie Akkuba, synowie Hagaba, synowie Szalmaja, synowie Hanana, synowie Giddela, synowie Gahara, synowie Reajasza, synowie Recina, synowie Nekody, synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha, Synowie Besaja, Synowie Asny, Synowie Meunitów, Synowie Nefusima, Synowie Bagbuka, Synowie Hakufy, Synowie Harchura, Synowie Bacluta, Synowie Mechidy, Synowie Harszy, Synowie Barkosa, Synowie Sysery, Synowie Tamacha, Synowie Necjacha, Synowie Hatify. Synowie Sług Salomona, Synowie Sotaja, Synowie Sofereta, Synowie Perudy, Synowie Jali, synowie darkona, synowie Giddela, synowie Szefatiasza, synowie Hattila, synowie poheret Hatsebaima, synowie Amiego. Wszystkich Netynajczyków i synów sług Salomona było trzystu dziewięćdziesięciu dwóch. A oto ci, którzy wyszli z Telmelach, Tel, Melach, Tel Harsha, Kerub, Addon oraz Immer i nie potrafili wskazać domu swoich ojców i swego pochodzenia czy są z Izraela synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody, 652. pięćdziesięciu dwóch. Z synów kapłanów zaś, synowie Habajasza, synowie Hakkoca, synowie Barzillaja, który wziął sobie żonę spośród córek Barzillaja Gileadczyka i został nazwany od ich imienia. Ci szukali siebie w spisie, aby publicznie ustalić swój rodowód i siebie nie znaleźli, to też jako skalani zostali wyłączeni z kapłaństwa. Tirsza powiedział im więc, że nie mogą jeść z rzeczy najświętszych, dopóki się nie pojawi kapłan z Urim i Tummim. Cały ten zbór jako jedna grupa liczył 42 360 osób, oprócz ich niewolników i niewolnic, których było 7337. Mieli też 200 śpiewaków i śpiewaczek. Koni ich było 736, mułów 245, wielbłądów 435. Osłów 6720 A niektórzy mężowie będący głowami domów patriarchalnych, przybywszy do domu Jechowy, który był w Jerozolimie, złożyli dobrowolne dare ofiarne dla domu prawdziwego Boga, aby go wznieść na jego miejscu. Według swoich możliwości dali na materiały do sześćdziesiąt 61 tysięcy drachm złota i 5 tysięcy min srebra, a także 100 długich szat kapłańskich. A kapłani i lewici i niektórzy spośród ludu, jak również śpiewacy i odwierni i Natynajczycy, osiedlili się w swoich miastach, cały zaś Izrael w swoich miastach. Rozdział trzeci. Gdy nastał miesiąc siódmy, synowie Izraela byli w swoich miastach, a Lud zaczął się zbierać w Jerozolimie jak jeden mąż. Jeszuła zaś syn jehocadaka i jego bracia kapłani oraz Zerub Babel, syn Szaaltiela i jego bracia powstali i zaczęli budować ołtarz Boga Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, zgodnie z tym, co jest napisane w prawie Mojżesza, męża prawdziwego Boga. Postawili więc ołtarz na jego miejscu, ogarnął ich bowiem lęk z powodu ludów tych ziem, i zaczęli na nim składać ofiary całopalne dla Jechowy. Całopalne ofiary poranne i wieczorne. Potem obchodzili święto szałasów według tego, co jest napisane składając ofiary całopalne dzień po dniu w liczbie zgodnej z wymaganiami reguły na każdy dzień. Następnie była stała ofiara całopalna i ofiara na okresy nowiu oraz na wszystkie uświęcone pory świąteczne Jehowy, a także każdego, kto chętnie złożył Jehowie dobrowolny dar ofiarny. Od pierwszego dnia miesiąca siódmego zaczęli składać Jechowie ofiary całopalne, gdy fundament świątyni Jechowy jeszcze nie był położony. I dawali pieniądze kamieniarzom i rzemieślnikom, żywność zaś, napój i oliwę sydończykom i tyryjczykom, aby sprowadzili belki cedrowe z Libanu nad morze do Joppy, zgodnie z zezwoleniem, którego im udzielił cyrus król Persji. A w drugim roku od ich przybycia do domu prawdziwego Boga w Jerozolimie, w miesiącu drugim Zerubbabel, syn Szaltiela i Jeszua, syn Jehocadaka i pozostali ich bracia, kapłani i lewici oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali się do dzieła i ustanowili lewitów w wieku od dwudziestu lat wzwyż, by nadzorowali pracę przy domu Jehowy. Zatem Jeszua, jego synowie i bracia oraz Kadmiel i jego synowie, synowie Judy, Stanęli jako jedna grupa, by nadzorować wykonawców pracy w domu prawdziwego Boga, a także synowie Henadada, ich synowie i bracia, lewici. Gdy budowniczowie położyli fundament świątyni Jechowy, wówczas kapłani w stroju urzędowym stanęli z trąbami, a lewici, synowie Asafa, z czynelami, by wysławiać Jehowę według wskazań Dawida, króla Izraela. I zaczęli odpowiadać śpiewem. Wysławiając Jehowę i składając mu dzięki, bo jest dobry, bo jego lojalna życzliwość wobec Izraela trwa po czas niezmierzony. Cały zaś lud wydawał donośne okrzyki, wysławiając jechowe w związku z położeniem fundamentu domu Jehowy. A wielu kapłanów i Lewitów oraz mężów będących głowami domów patriarchalnych, starców, którzy widzieli poprzedni dom, płakało głośno, gdy na ich oczach kładziono fundament tego domu. Natomiast wielu innych podnosiło głos wykrzykując z radości. To też lud nie odróżniał głosu okrzyku radości od głosu płaczu ludu, bo lud głośno wykrzykiwał, a głos ten słychać było bardzo daleko. Rozdział czwarty Gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że synowie wygnania budują świątynię Jechowie, Bogu Izraela, Natychmiast zwrócili się do Zerub Babela i do głów domów patriarchalnych i rzekli do nich Chcemy budować razem z wami, bo tak jak wyszukamy waszego Boga i Jemu składamy ofiary od Dnia Asarhadona, króla Asyrii, który nas tu sprowadził. Jednakże Zerub Babel i Jeszua oraz pozostali mężowie będący głowami domów patriarchalnych Izraela powiedzieli im Nic wam do naszej budowy domu naszego Boga. Bo my sami będziemy wspólnie budować dla Jehowy, boga Izraela, jak nam nakazał król Cyrus, król Persji. Odtąd mieszkańcy tej ziemi stale osłabiali ręce ludu Judy i zniechęcali ich do budowania, a w celu zniweczenia ich zamiaru najmowali przeciw nim doradców przez wszystkie dni Cyrusa, króla Persji, aż do panowania Dariusza, króla Persji. A za panowania Asferusa, na początku jego panowania, napisali oskarżenia przeciwko mieszkańcom Judy i Jerozolimy. Za dni Artaxerxesa zaś Bishlam, Mitredat, Tabel i reszta ich towarzyszy napisali do Artaxerxesa, króla Persji. A to, co napisano w liście, było napisane literami aramejskimi i przetłumaczone na język aramejski. Rechum, naczelny urzędnik rządowy, i Shimszaj, pisarz, napisali do króla Artaxerxesa następujący list przeciwko Jerozolimie. Rechum, naczelny urzędnik rządowy, i Shimszaj, pisarz, oraz reszta ich towarzyszy, sędziowie i niżsi namiestnicy z zarzeki, sekretarze, ludzie z Erech, Babilończycy, mieszkańcy Suzy to jest Elamici, oraz pozostałe narody, które wielki i czcigodny Asenappar uprowadził do niewoli i osiedlił w miastach Samarii, a także pozostali z zarzeki. Otóż jest to odpis listu, który posłali w tej sprawie. Do Artaxerxesa króla. Twoi słudzy, ludzie z za rzeki. Otóż niech stanie się wiadome królowi, że Żydzi, którzy przyszli od ciebie tu do nas, przybyli do Jerozolimy. Budują to buntownicze i złe miasto i już kończą mury i naprawiają fundamenty. Niech zatem stanie się wiadome królowi, że jeśli to miasto zostanie odbudowane i jego mury dokończone, nie będą już oddawać ani podatku, ani daniny, ani cła, a to przyniesie stratę skarbcom królów. A ponieważ jemy sól z pałacu i nie godzi się nam patrzeć na ogałacanie króla, więc posłaliśmy i oznajmiliśmy to królowi, aby zbadano księgę kronik twoich przodków. Wtedy znajdziesz w księdze kronik i dowiesz się, że to miasto jest miastem buntowniczym i przynosi straty królom oraz prowincjom, a od dawnych dni byli w nim tacy, którzy wszczynali rebelię. Z tego powodu spustoszono to miasto. Poznajmiamy królowi, że gdy to miasto zostanie odbudowane, a jego mury dokończone, wtedy nie będziesz już miał żadnego działu za rzeką. Król przesłał wiadomość Rechumowi, naczelnemu urzędnikowi rządowemu, i pisarzowi oraz reszcie ich towarzyszy, którzy mieszkali w Samarii, a także pozostałym z za rzeki. Pozdrowienia. Otóż urzędowy dokument, który nam przysłaliście, został przede mną wyraźnie odczytany. Wydałem więc rozkaz, i zbadano, i stwierdzono, że owo miasto od dawnych dni powstawało przeciw królom, i dochodziło w nim do buntu i rebelii. Byli też w Jerozolimie potężni królowie i rządzili wszystkim za rzeką, a oddawano im podatek, daninę i cło. Wydajcie zatem rozkaz, by powstrzymać tych krzepkich mężów, ażeby to miasto nie zostało odbudowane, dopóki nie wydam rozkazu. Baczcie więc, by nie dopuścić do żadnego zaniedbania w działaniu pod tym względem, żeby nie zwiększyła się szkoda na niekorzyść królów. A gdy odpis urzędowego dokumentu króla Artaxerxesa odczytano przed Rechumem i pisarzem Szymszajem oraz ich towarzyszami, ci śpiesznie udali się do Żydów w Jerozolimie i powstrzymali ich siłą oręża. Wtedy to została wstrzymana praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla Persji. Rozdział 5. A prorok Aggeusz i Zachariasz, wnuk Iddo, prorok, prorokowali Żydom będącym w Judzie i w Jerozolimie w imieniu Boga Izraelskiego, który był nad nimi. Wtedy to zarób Babel syn Szaltiela i Jeszua, syn Jehocadaka, Powstali i zaczęli odbudowywać dom Boży, który był w Jerozolimie, a byli z nimi prorocy Boży udzielający im pomocy. W owym czasie przybyli do nich Tattenaj, namiestnik z Zarzeki i Szetarbozenaj oraz ich towarzysze. A oto co do nich mówili: Kto dał wam rozkaz, by budować ten dom i dokończyć tę konstrukcję z Belek? Potem tak do nich rzekli: Jakie są imiona tych krzepkich mężów, którzy budują tę budowlę? A nad starszymi Żydów było oko ich Boga, i tamci nie mogli ich powstrzymać, dopóki wiadomość nie dojdzie do Dariusza, a potem nie zostanie przysłany z powrotem urzędowy dokument w tej sprawie. Oto odpis listu, który Tattenaj, namiestnik za rzeką, i Szetarbozenaj oraz jego towarzysze, niżsi namiestnicy będący za rzeką, wysłali do króla Dariusza. Przesłali mu wiadomość, a było w niej tak napisane: Do Dariusza, króla wszelkiego pokoju. Niech stanie się wiadome królowi, że udaliśmy się do prowincji Judy, do domu wielkiego Boga. Dom ten jest budowany z przytoczonych tam kamieni, a w ściany wstawia się belki. Praca zaś jest wykonywana żwawo i posuwa się naprzód w ich rękach. To też pytaliśmy tych starszych. O to, co im powiedzieliśmy. Kto dał wam rozkaz, by budować ten dom i dokończyć tę konstrukcję z belak? Zapytaliśmy ich także o ich imiona, by Cię powiadomić, abyśmy mogli zapisać imiona krzepkich mężów stojących na ich czele. A oto słowo, które nam odrzekli, mówiąc. Jesteśmy sługami Boga niebios i ziemi. Odbudowujemy zaś dom, który zbudowano przed wieloma laty, a który zbudował i wykończył wielki król Izraela. Ponieważ jednak nasi ojcowie rozdrażnili Boga niebios, wydał ich w rękę Nebukadnet cara, króla Babilonu, Haldejczyka a on zburzył ten dom, lud zaś uprowadził do niewoli w Babilonie. Niemniej w pierwszym roku Cyrusa, króla Babilonu, król Cyrus wydał rozkaz, by odbudowano ten dom Boży. Także złote i srebrne naczynia domu Bożego, które Nebukadnetzar zabrał ze świątyni w Jerozolimie i sprowadził do świątyni babilońskiej, te król Cyrus zabrał ze świątyni babilońskiej, a przekazano je Szeszbatcarowi. Imię to nosił człowiek, którego ustanowił namiestnikiem. I rzekł do niego Weź te naczynia, idź złóż je w świątyni, która jest w Jerozolimie, i niech dom Boży zostanie odbudowany na swym miejscu. Gdy ów przybył, położył fundamenty domu Bożego, który jest w Jerozolimie. I odtąd aż do tej chwili się Go odbudowuje, lecz nie jest jeszcze ukończony. Jeśli więc królowi wyda się to dobre, niech zbadają w królewskim domu skarbów, który jest tam w Babilonie, czy tak się rzecz ma, że przez króla Cyrusa został wydany rozkaz, by odbudowano ten dom Boży w Jerozolimie? I niech nam zostanie przysłana decyzja króla w tej sprawie. Rozdział szósty. Wtedy król Dariusz wydał rozkaz i przeprowadzono poszukiwania w domu rejestrów skarbów złożonych tam w Babilonie. I w Egbatanie, w Warowni, która jest w prowincji Medii, znaleziono pewien zwój, a w nim była zapisana taka notatka. W pierwszym roku króla Cyrusa wydał król Cyrus rozkaz w sprawie domu Bożego w Jerozolimie. Niech ten dom zostanie odbudowany jako miejsce, gdzie mają składać ofiary, i niech zostaną umocnione jego fundamenty. Jego wysokość ma wynosić sześćdziesiąt łokci, jego szerokość sześćdziesiąt łokci. Z trzech warstw przytoczonych tam kamieni i z jednej warstwy belek. Koszt zaś niech zostanie pokryty z domu królewskiego. Także złote i srebrne naczynia domu Bożego, które Nebukadnecar zabrał ze świątyni w Jerozolimie i sprowadził do Babilonu, niech zostaną zwrócone, aby wróciły do świątyni, która jest w Jerozolimie na swoje miejsce i zostały złożone w domu Bożym. A zatem Tattenaju, namiestniku z rzeki, szetarbozenaju i wy ich towarzysze, niżsi namiestnicy, którzy jesteście za rzeką, trzymajcie się z dala od tego miejsca. Nie przeszkadzajcie w pracy nad tym domem Bożym. Namiestnik Żydów i starsi żydowscy odbudują ten dom Boży na jego miejscu. I zostaje przeze mnie wydany rozkaz dotyczący tego, co uczynicie dla starszych żydowskich, by odbudowano w dom Boży. Otóż z królewskiego skarbca podatku z rzeki będzie się tym krzepkim mężom niezwłocznie pokrywać koszty, bezustannie. A co potrzebne, młode byki, jak również barany i jagnięta na całopalenia dla Boga Nieba, pszenica, sól, wino, oliwa tak jak wam powiedzą kapłani, którzy są w Jerozolimie niech stale im będzie dostarczane dzień po dniu, bez przerw ażeby mogli ciągle składać Bogu niebios kojące dary ofiarne oraz modlić się za życie króla i jego synów. I zostaje przeze mnie wydany rozkaz, że ktokolwiek przekroczy to postanowienie, temu zostanie wyrwana z domu belka i będzie na niej zawieszony, a jego dom będzie z tego powodu zamieniony w ustęp publiczny. A Bóg, który sprawił, że tam przebywa jego imię. Niech obali każdego króla i lud, który wyciąga rękę, by dopuścić się wykroczenia i zniszczyć ten dom boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydaję rozkaz. Niech zostanie niezwłocznie wykonany. Wtedy Tattenaj, namiestnik za rzeką, Szetarbozenaj i ich towarzysze niezwłocznie postąpili według zarządzenia, które przysłał król Dariusz. A starsi żydowscy budowali i posuwali się naprzód pod wpływem prorokowania proroka Ggeusza, Zachariasza, wnuka Iddo. I zbudowali, i dokończyli zgodnie z nakazem Boga Izraela, i zgodnie z rozkazem Cyrusa i Dariusza, oraz Artaxerxesa, króla Persji. I ukończyli ten dom do trzeciego dnia miesiąca księżycowego Adar to jest w szóstym roku panowania króla Dariusza. A synowie Izraela, kapłani i lewici oraz reszta byłych wygnańców, z radością obchodzili uroczystość oddania do użytku tego domu Bożego. I na uroczystość oddania do użytku tego domu Bożego złożyli sto byków, dwieście baranów, 400 jagniąt, a jako dar ofiarny za grzech za całego Izraela dwanaście kozłów według liczby plemion Izraela. I ustanowili kapłanów w ich grupach oraz lewitów w ich oddziałach do służby Bożej w Jerozolimie według przepisu z Księgi Mojżesza. I dawniejsi wygnańcy obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca pierwszego. Ponieważ kapłani i lewici oczyścili się jak jeden mąż, wszyscy oni byli czyści. Zarżnęli więc zwierzę na ofiarę paschalną dla wszystkich dawniejszych wygnańców, i dla swych braci kapłanów, i dla samych siebie. Wtedy jedli synowie Izraela, którzy wrócili z wygnania oraz każdy, kto się odłączył od nieczystości narodów tej ziemi, a zwrócił się ku nim, by szukać Jechowy, Boga Izraela. I poczęli z radością obchodzić świętoprzaśników przez siedem dni. Jechowa bowiem sprawił im radość i zwrócił ku nim serce króla Asyrii, by wzmacniał ich ręce w pracy nad domem prawdziwego Boga, Boga Izraela. Rozdział siódmy. A po tych wydarzeniach zapanowania Artaxerxesa, króla Persji, Ezdrasz, syn Serajasza, syna Azariasza, syna Hilkiasza, syna Szalluma, syna Cadoka, syna Achituba, syna Amariasza, syna Azariasza, syna Merajota. Syna Zerachiasza, syna Uziego, syna Bukiego, syna Abiszui, syna Pinechasa, syna Eleazara, syna Aarona naczelnego kapłana, tenże Ezdraż wyruszył z Babilonu. Aby ubiegłym przepisywaczem w dziedzinie prawa mojżeszowego, które dał Jechowa Bóg Izraela, takiż król spełnił każde jego życzenie stosownie do spoczywającej nad nim ręki Jehowy, jego Boga. To też w siódmym roku króla Artaxerxesa. Niektórzy z synów Izraela i z kapłanów oraz lewici, śpiewacy i odźwierni i netynajczycy udali się do Jerozolimy. W końcu przybył do Jerozolimy w miesiącu piątym, a był to siódmy rok tego króla. Bo sam zarządził wymarsz z Babilonu pierwszego dnia miesiąca pierwszego, a przybył do Jerozolimy pierwszego dnia miesiąca piątego, stosownie do spoczywającej nad nim dobrotliwej ręki jego Boga. Ezdrasz bowiem przygotował swe serce, by radzić się prawa Jehowy i je wypełniać, oraz uczyć w Izraelu przepisu i sprawiedliwości. A oto odpis listu, który król Artakserkses dał kapłanowi Ezdraszowi, przepisywaczowi, przepisywaczowi słów przykazań Jehowy i jego przepisów dla Izraela. Artakserkses: król królów, do kapłana Ezdrasza, przepisywacza prawa Boga Niebios. Doskonałego pokoju. Otóż zostaje przeze mnie wydany rozkaz, że w moim państwie każdy z ludu izraelskiego oraz z jego kapłanów i Lewitów, kto chce z Tobą pójść do Jerozolimy, niech idzie. Ponieważ od króla i jego siedmiu doradców został posłany rozkaz, aby w odniesieniu do Judy i Jerozolimy zbadać prawo Twego Boga, które jest w Twojej ręce, i aby przynieść srebro i złoto, które król i jego doradcy dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraela, mającemu siedzibę w Jerozolimie. Razem ze wszystkim srebrem i złotem, które znajdziesz w całej prowincji babilońskiej, wraz z darem ludu i kapłanów, którzy dobrowolnie go składają na rzecz domu swego Boga w Jerozolimie. Niezwłocznie więc zakupisz za te pieniądze byki, barany, jagnięta, jak również przynależne ofiary zbożowe oraz ofiary płynne i złożysz je na ołtarzu domu waszego Boga w Jerozolimie. Co zaś tobie i twym braciom wyda się dobre, aby uczynić zresztą srebra i złota Uczynicie stosownie do woli Waszego Boga, a naczynia, które zostają Ci powierzone do służby związanej z domem Twojego Boga, przekaż w całości przed Bogiem w Jerozolimie. Resztę zaś koniecznych potrzeb domu Twojego Boga, które wypadnie Ci pokryć, pokryjesz z królewskiego domu skarbów. A przeze mnie samego, króla Artaxerxesa, zostaje wydany rozkaz wszystkim skarbnikom, którzy są za rzeką. Bo wszystko, czego od was zażąda kapłan Ezdrasz przepisywać prawa Boga niebios, zostało niezwłocznie wykonane aż do stu talentów srebra, i stu kor pszenicy, i stu bat wina, i stubat oliwy, a soli bez ograniczeń. Wszystko, co jest z rozkazu Boga niebios, niech zostanie gorliwie uczynione dla domu Boga niebios, aby nie zapłonął srogi gniew przeciwko państwu króla i jego synom. I oznajmia się wam, że jeśli chodzi o któregokolwiek z kapłanów i lewitów, muzyków, odźwiernych, netynejczyków i pracowników tego Domu Bożego, nie wolno nakładać na nich podatku, daniny ani cła. Ty zaś, zdraszu, według mądrości twojego Boga, która jest w twej ręce, ustanów urzędników sądowych i sędziów, aby stale sądzili cały lud, który jest za rzeką, wszystkich znających prawa twojego Boga a każdego, kto ich nie poznał, będziecie pouczać. A na każdym, kto nie zacznie wprowadzać w czyn prawa Twojego Boga i prawa Króla, niech będzie niezwłocznie wykonany wyrok, czy to skazujący na śmierć, czy na wygnanie, czy na grzywnę pieniężną, czy na uwięzienie. Błogosławiony niech będzie Jechowa, Bóg naszych praojców, który włożył coś takiego w serce Króla, aby został upiększony dom Jehowy w Jerozolimie a mnie obdarzył lojalną życzliwością wobec króla i jego doradców oraz względem wszystkich potężnych książąt króla. Ja zaś wzmocniłem się stosownie do spoczywającej nade mną ręki Jechowy mojego Boga, i począłem zbierać z Izraela naczelników, by ze mną wyruszyli. Rozdział ósmy a oto głowy domów patriarchalnych oraz rodowód tych, którzy za panowania króla Artaxerxesa wyruszyli ze mną z Babilonu. Synów Pinehasa Gerszon, synów Itamara Daniel, synów Dawida z synów Szechaniasza, synów Parosza Zachariasz, a z nim zapisanych było pięćdziesięciu mężczyzn. Z synów Pachat Moaba Eliehoenaj, syn Zerachiasza, a z nim dwustu mężczyzn. Z synów Zadtu, Szechaniasz, syn Jahaziela, z nim zaś trzystu mężczyzn. A z synów Adina, Ebet, syn Jonatana, z nim zaś pięćdziesięciu mężczyzn. A z synów Elama, Jeszajasz, syn Ataljasza, z nim zaś siedemdziesięciu mężczyzn. A z synów Szefatjasza, Zebadiasz, syn Michaela, z nim zaś osiemdziesięciu mężczyzn. Z synów Joaba, Abdiasz, syn Jehiela, a z nim 218 mężczyzn. Z synów Baniego, Szelomit, syn Josifiasza, a z nim 160 mężczyzn. A z synów Bebaja, Zachariasz, syn Bebaja, z nim zaś 28 mężczyzn. A z synów Azgada, Jochanan syn Hakkatana, z nim zaś 110 mężczyzn. A z synów Adonikama, ci, którzy byli ostatni. A oto ich imiona. Elifelet, Jejel i Szemajasz, z nimi zaś sześćdziesięciu mężczyzn. A z synów Bigwaja, Utaj i Zabud, z nimi zaś siedemdziesięciu mężczyzn. I począłem zbierać ich nad rzeką, która wpada do Achawy. I obozowaliśmy tam przez trzy dni, abym mógł dokonać przeglądu ludu i kapłanów, ale nie znalazłem tam nikogo z synów Lewiego. Posłałem więc po Eliezera, Ariela, Szemajasza i Elnatana, i Yariba, i Elnatana, i Natana, i Zachariasza, i Meshullama, naczelników, oraz po Jojariba i Elnatana, nauczycieli. Potem dałem im nakaz co do Iddo, naczelnika w miejscu Kasifia, i włożyłem im w usta słowa, które mieli powiedzieć do Iddo i jego braci Netynejczyków w miejscu Kasifia, aby przyprowadzili do nas sług dla domu naszego Boga. Stosownie więc do spoczywającej nad nami dobrotliwej ręki naszego Boga, przyprowadzili do nas męża roztropnego spośród synów Machliego, wnuka Lewiego, syna Izraela, mianowicie Szerebiasza i jego synów oraz jego braci, osiemnastu, a także Haszabiasza, z nim zaś Jeszajasza spośród synów Merariego, jego braci i ich synów dwudziestu. A spośród Netynejczyków, których Dawid i książęta oddali na służbę Lewitom, dwustu dwudziestu netynajczyków, z których wszyscy byli wyszczególnieni imiennie. Następnie tam nad rzeką Achawą ogłosiłem post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem, byśmy szukali u Niego właściwej drogi dla nas i dla naszych maleństw i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o oddział wojskowy i jeźdźców, aby nas w drodze wspomogli przeciwko nieprzyjacielowi, gdyż powiedzieliśmy królowi, Ręka naszego Boga jest nad wszystkimi, którzy go szukają ku dobremu, lecz jego siła i gniew są przeciw wszystkim, którzy go opuszczają. Pościliśmy więc i prosiliśmy w tej sprawie naszego Boga, a on dał się nam ubłagać. To też spośród przełożonych kapłanów wydzieliłem dwunastu, mianowicie szerebiasza, Biasza, a z nimi dziesięciu ich braci. I zacząłem im odważać srebro i złoto oraz sprzęty, Daninę dla domu naszego boga złożoną przez króla oraz jego doradców i książąt, a także wszystkich Izraelitów, których można było odnaleźć. Tak więc odważyłem im do rąk 650 talentów srebra i 100 srebrnych przedmiotów wartości dwóch talentów, złota zaś 100 talentów, a także 20 złotych czarek wartości tysiąca darejków i dwa przedmioty z dobrej miedzi lśniącej czerwienią, równie cenne jak złoto. Potem rzekłem do nich, Wy jesteście dla Jechowy świętością, i te sprzęty są świętością, a srebro i złoto stanowią dobrowolny dar ofiarny dla Jechowy, Boga waszych praojców. Czuwajcie i miejcie się na baczności, dopóki ich nie odważycie przed przełożonymi kapłanów i lewitami oraz książętami spośród ojców Izraela w Jerozolimie, w salach jadalnych domu Jechowy. A kapłani i lewici wzięli odważone srebro i złoto oraz sprzęty, aby je przynieść do Jerozolimy, do domu naszego Boga. W końcu wyruszyliśmy z nad rzeki Echawy dwunastego dnia miesiąca pierwszego, aby pójść do Jerozolimy, a ręka naszego Boga była nad nami, tak iż nas wyzwolił z dłoni nieprzyjaciela i z zasadzki w drodze. Przyszliśmy więc do Jerozolimy i przebywaliśmy tam trzy dni. A czwartego dnia zaczęliśmy w domu naszego Boga odważać srebro i złoto oraz sprzęty do ręki Meremota, syna Uriasza, kapłana. A z nim był Eleazar, syn Pinehasa, z nimi zaś byli Jozabat, syn Jeszui i Noadjasz, syn binnuja Lewici, według liczby i według wagi wszystkiego, a następnie została w owym czasie zapisana cała waga. Ci, którzy wyszli z niewoli, dawniejsi wygnańcy, złożyli Bogu Izraela ofiary całopalne dwanaście byków za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem baranków, dwanaście kozłów jako dar ofiarny za grzech. Wszystko jako całopalenie dla Jehowy. Potem wręczyliśmy prawa króla satrapom królewskim i namiestnikom za rzeką. Ci zaś wspomogli lud oraz dom prawdziwego Boga. Rozdział dziewiąty a gdy już wszystko to zostało zakończone, zwrócili się do mnie książęta, mówiąc. Lud izraelski oraz kapłani i Lewici nie oddzielili się od ludów tych ziem, jeśli chodzi o ich obrzydliwości. To jest od Kananejczyków, hetytów, peryzytów, jebusytów, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorytów, Wzięli bowiem niektóre z ich córek dla siebie i dla swoich synów. I oni, święte potomstwo zmieszali się z ludami tych ziem. A ręka książąt i pełnomocnych zwierzchników przodowała w tym wiarołomstwie, gdy tylko o tym usłyszałem, rozdarłem swą szatę i płaszcz bez rękawów, i zacząłem rwać sobie włosy z głowy i z brody. I siedziałem oszołomiony. Zeszli się więc do mnie wszyscy, którzy drżeli z powodu słów Boga Izraela skierowanych przeciwko wiarołomstwu wygnańców, ja zaś siedziałem oszołomiony aż do wieczornej ofiary zbożowej a podczas wieczornej ofiary zbożowej powstałem z mojego upokorzenia, mając szatę i płaszcz bez rękawów rozdarte. I padłem na kolana i wyciągnąłem swe dłonie do jechowy, mojego Boga. I odezwałem się, Boże mój, wstydzę się i krępuję podnieść swe oblicze do Ciebie, Boże mój, bo nasze przewinienia rozmnożyły się ponad naszą głowę, a nasza wina urosła aż do niebios. Od dni naszych praojców po dziś dzień tkwimy w wielkiej winie, a z powodu naszych przewinień zostaliśmy wydani my sami, nasi królowie, nasi kapłani, w rękę królów tych ziem, przez miecz, przez niewolę i przez grabież i przez zawstydzenie oblicza, jak to jest dzisiaj. A teraz na małą chwilę przyszła łaska od Jehowy, naszego Boga, przez to, że pozostawiono nam ocalałych i dano nam kołek w Jego miejscu świętym, aby rozświecić nasze oczy, Boże nasz, i dać nam trochę wytchnienia w naszej niewoli. My bowiem jesteśmy sługami, a w naszej niewoli nasz Bóg nas nie opuścił, lecz obdarza nas lojalną życzliwością wobec królów Persji, aby dać nam wytchnienie, żebyśmy wznieśli dom naszego Boga i przywrócili do pierwotnego stanu Jego spustoszone miejsca oraz aby dać nam kamienny mur w Judzie i w Jerozolimie. A teraz, Boże nasz, cóż po tym mamy powiedzieć? Porzuciliśmy bowiem Twe przykazania, które nakazałeś przez swych sług, proroków, mówiąc Ziemia, do której wchodzicie, by wziąć ją w posiadanie, jest ziemią nieczystą z powodu nieczystości ludów tych ziem, z powodu ich obrzydliwości, którymi w swej nieczystości napełnili ją od krańca do krańca. To też waszych córek nie dawajcie ich synom, ani ich córek nie bierzcie dla waszych synów. I po czas niezmierzony nie wolno wam działać na rzecz ich pokoju i dobrobytu. Abyście nabrali sił i naprawdę spożywali to, co dobre w tej ziemi, i rzeczywiście wzięli ją w posiadanie dla swoich synów po czas niezmierzony. A po tym wszystkim, co przyszło na nas za nasze złe czyny i naszą wielką winę, bo ty Boże, nasz pomniejszyłeś nasze przewinienie i dałeś nam tych, którzy ocaleli, jak ci, czy mamy znowu łamać twe przykazania i przez małżeństwa spowinowacać się z ludami dopuszczającymi się tych obrzydliwości? Czy nie rozsierdzisz się na nas do ostateczności, tak iż nikt nie pozostanie i nikt nie ujdzie? Jechowo, Boże Izraela, Ty jesteś prawy, gdyż nas pozostawiono jako ocalały lud, jak to jest dzisiaj. Oto jesteśmy przed Tobą z naszą winą, bo z tego powodu nie można się ostać przed Tobą. Rozdział dziesiąty a gdy już Ezdrasz się pomodlił i uczynił wyznanie, płacząc i leżąc z twarzą do ziemi przed domem prawdziwego Boga, zebrali się wokół niego ci z Izraela, bardzo wielki zbór, mężczyźni, kobiety oraz dzieci. Lud bowiem zanosił się od płaczu. Wtedy odezwał się Shechanias, syn Jechiela, synów Elama i rzekł do Ezdrasza. – Myśmy postąpili wiarołomnie wobec naszego Boga, dając mieszkanie cudzoziemskim żonom spośród ludów tej ziemi – Jednakże w tej sprawie jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Zawrzyjmy więc teraz przymierze z naszym Bogiem, że odprawimy wszystkie te żony, a także tych, którzy się z nich narodzili, zgodnie z radą Jechowy oraz drżących przed przykazaniem naszego Boga, aby się stało według prawa. Wstań, bo sprawa ta należy do ciebie, a my jesteśmy z tobą. Bądź silny i działaj. Wtedy Ezdrasz powstał i zaprzysiągł przełożonych kapłanów, lewitów i całego Izraela, by uczynili zgodnie z tym słowem. Złożyli zatem przysięgę. A Ezdrasz powstał przed domu prawdziwego Boga i poszedł do jadalni Jehochanana, syna Eliasziba. Chociaż tam poszedł, nie jadł chleba ani nie pił wody, gdyż bolał nad wiarołomstwem wygnańców. Potem kazali ogłosić po całej Judzie i Jerozolimie, żeby wszyscy dawniejsi wygnańcy zebrali się w Jerozolimie. A kto by nie przyszedł w ciągu trzech dni, zgodnie z radą książąt i starszych, tego całe mienie będzie obłożone klątwą, on sam zaś zostanie odłączony od zboru wygnańców. Zebrali się więc w Jerozolimie wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina w ciągu trzech dni, to jest w miesiącu dziewiątym, dwudziestego dnia tego miesiąca. A cały lud siedział na otwartym miejscu domu prawdziwego Boga. Drżąc z powodu tej sprawy i z powodu deszczów. W końcu kapłan ezdrasz powstał i rzekł do nich. Wyście postąpili wiarołomnie przez to, że daliście mieszkanie cudzoziemskim żonom, aby powiększyć winę Izraela. Teraz zaś uczyńcie wyznanie Jechowie, Bogu waszych praojców, i zróbcie to, co mu przyjemne, i odłączcie się od ludów tej ziemi i od cudzoziemskich żon. Na to odpowiedział cały zbór i rzekł donośnym głosem. Winniśmy postąpić dokładnie według twego słowa. Niemniej lud jest liczny, a to pora deszczów i nie można stać na dworze zadanie to zaś nie zajmie jednego czy dwóch dni, gdyż wielce się zbuntowaliśmy w tej sprawie. Niechże więc nasi książęta wystąpią w charakterze przedstawicieli całego zboru. Wszyscy zaś w naszych miastach, którzy dali mieszkanie cudzoziemskim żonom, niech przychodzą w wyznaczonych terminach, a wraz z nimi starsi każdego miasta i jego sędziowie dopóki nie odwrócimy od siebie płonącego gniewu naszego Boga z powodu tej sprawy. Jednakże Jonatan, syna Sahela i Achzejas syn Tikwy, wystąpili przeciw temu, a pomagali im Meszullam i Szabbetaj, lewici. I dawniejsi wygnańcy zaczęli tak czynić. A kapłan Ezdrasz i mężczyźni, którzy byli głowami swego domu patriarchalnego, i to wszyscy z nich według swych imion, Odłączyli się i pierwszego dnia miesiąca dziesiątego zasiedli, aby wejrzeć w tę sprawę. I do pierwszego dnia miesiąca pierwszego pozałatwiali sprawy wszystkich mężczyzn, którzy dali mieszkanie cudzoziemskim żonom. I stwierdzono, że mieszkanie cudzoziemskim żonom dali niektórzy synowie kapłanów: z synów Jeszui, syna Jechocadaka i jego braci, Maasejasz i Eliezer, i Jarib, i Gedaliaż przyrzekli jednak, przez uściśnięcie rąk, że odprawią swoje żony i że skoro są winni, za ich winę należy się baran z trzody. A z synów Immera byli Hanani i Zebadiasz. A z synów Harima Maasejasz i Eliasz i Szemajasz i Jechiel i Uzjasz. A z synów Paschura Elioenaj, Maasejarz, Ismael, Netanel, Jozabat i Eleasa. A z lewitów Jozabat, i Simej, i Kelajasz, czyli Kelita, Petahiasz, Juda, i Eliezer. A ze śpiewaków Eliaszib. A z odźwiernych Szallum, i Telem, i Uri. A z Izraela, z synów Parosza byli Ramiasz, i Izjasz i Malkijasz, i Mijamin i Eleazar, i Malkijasz, i Benajasz. A z synów Elama. Mattaniasz, Zachariasz i Jechiel i Abdi i Jeremot i Eliasz. A synów Zadtu Elioenaj, Eliaszib, Mattaniasz i Jeremot i Zabat i Aziza. A synów Bebaja, Jehochanan, Hananiasz, Zabbaj, Atlaj. A synów Baniego, Meszullam, Maluch i Adajasz, Jaszub i Szeal i Jeremot. A z synów Moaba Adna i Kelal, Benajasz, Maasejasz, Mattaniasz, Becalel i i Manasses. A z synów Harima, Eliezer, Jiszijasz, Malkijasz, Szemajasz, Simeon, Beniamin, Malluch i Szemariasz. Z synów Haszuma, Mattenaj, Mattatta, Zabat, Elifelet, Jeremaj, Manasses i Szimej. Z synów Baniego, Maadaj, Amram i Uel, Benajasz, Bedejasz, Keluchi, Waniasz, Meremot, Eliaszib, Mattanias, Mattenaj i Jaasaj. A z synów Binnuja, Shimei i Shelemias i Natan i Adajasz, Machnadbaj, Szaszaj, Szaraj, Azarel i Szelemiasz, Premarias, Szallum, Amariasz, Józef. Z synów Nebo, Jejel, Matityasz. Zabat, Zebina, Jaddaj, Joel i Benajasz. Ci wszyscy wzięli niegdyś cudzoziemskie żony, a teraz odprawiali żony wraz z synami.